latach 80. ogólnie nauka o splątaniu, badania splątania były uważane za coś podejrzanego i to nie należało do dobrego tonu się tym zajmować. Wskoczyłem do tych zagadnień w momencie, kiedy się szykowała rewolucja. Głównym moim osiągnięciem w tej dziedzinie, to było na początku lat 90., to jest sformułowanie takich warunków fizycznych, żeby można było obserwować tak zwaną interferencję wielofotonową, która by była więcej niż dwufotonowa, bo trzeba było wymyślić, w jaki sposób doprowadzić więcej niż dwa fotony do interferencji. Mamy dwie pary splątanych fotonów i możemy dokonać czegoś, co się nazywa wymianą splątania, doprowadzić do tego, że wykonując pomiar na dwóch fotonach każdy z innej pary, doprowadzamy do tego, że pozostałe fotony nagle są splątane. No i oczywiście coś takiego pozwala na konstrukcję wyższego rzędu splątania i obserwację interferencji wysokiego rzędu. No i to, że znaleźliśmy w Innsbrucku razem z Antonem te warunki, spowodowało między innymi to, że w 1997 roku akurat w Innsbrucku zrobiono pierwszą teleportację. Flagowy eksperyment kwantowej informacji, która się wtedy rodziła. Do 1994 roku byłem w Gdańsku samotnikiem. W zasadzie nikt na poważnie się nie zajmował splątaniem. A w tej chwili Gdańsk się stał bardzo silnym ośrodkiem informacji kwantowej. Przyczynowość informacyjna to jest dzieło całego zespołu. To z dumą stwierdzam, że jest praca sześcioosobowa. W tym jest czterech doktorów Uniwersytetu Gdańskiego. Jednym z nich jestem ja, trzej to są moi, nazwijmy to, naukowcy, których wychowałem. I to jest taka próba znalezienia prostej zasady, jednej z prostych zasad, które są łatwe do zrozumienia dla każdego, z których można by było wyprowadzić mechanikę kwantową, której struktura matematyczna jest dosyć trudna do zrozumienia, nie można powiedzieć, że jest dostępna dla każdego. Ja wysyłam do kogoś 10 bitów informacji, to ta osoba może tylko odczytać 10 bitów informacji, którą ja gdzieś trzymam u siebie, nie więcej. I ta zasada tak prosta powoduje to, że można wyliczyć pewne ograniczenia dla kwantowych korelacji. I to jest dosyć zdumiewające i dlatego chyba to zostało opublikowane w Nature. I ta praca jest w tej chwili bardzo dyskutowana przez wielu fizyków, którzy się zajmują kwantową informacją i podstawami mechaniki kwantowej. Ja myślę, że ważne jest to, że Marek ma niesamowity talent do zjednywania do siebie ludzi. Praca z Markiem, poza tym, że jest czasami ciężką pracą naukową, jest również przede wszystkim bardzo dobrą zabawą. Jest też doceniany w świecie, to znaczy mamy współpracę z Wiedniem, z Monachium, ze Sztokholmem, z Chinami. To są potężne ośrodki, Marek gra tam ogromną rolę. Myślę, że nie ma poważnego ośrodka naukowego na świecie, z naszej dziedziny, które nie zna nazwiska Żukowski i jego głównych wyników. Tak jak wszyscy chyba na naszym wydziale, jestem pod ogromnym wrażeniem jego dorobku, jego osobistej kultury, jego osiągnięć, jego rozpoznawalności nie tylko na arenie polskiej, ale też międzynarodowej. Pan profesor jest człowiekiem niezwykłym. Zwykłym kolegą o bardzo szerokich zainteresowaniach, znacznie wykraczających poza naukę, znakomicie zna się na jazzie. Marek ma wspaniałą płytotekę, ma nieprawdopodobną ilość tej muzyki zgromadzonej i naprawdę się na tym wspaniale zna. Sport też jest czymś, co nas łączy. On przede wszystkim biega maratony. Ja nigdy nie lubiłem biegać, zawsze podziwiałem ludzi, którzy to robią i to na takich dystansach.